Siemano! Witam w klocku Skyrimów. Otóż na pewno czuję, że to 1,5 litra napojów energetycznych, który wypiłem, wreszcie zaczyna działać, gdyż teraz zaczynamy drugi odcinek tego automaratonu. Jest już naprawdę wcześnie, dopiero 22. I mam zamiar tak nagrać przez całą noc, a więc miejmy nadzieję, że w takim stanie utrzymam się aż do końca, gdyż później zapewne będę powoli umierał ze zmęczenia. A więc zaczynajmy. Co dzisiaj tak właściwie mam zamiar zrobić? Dobra, to trochę spowolnie, gdy zapewne nikt teraz nie zrozumie, co tak właściwie teraz pieprzę. Zobaczymy. Co my tu mamy? Wiesz co? Zatrzymaj sobie teraz popielną cytadelę. To dobry pomysł. A więc ruszamy na bój z popielcami. Uwierzcie mi, że ja naprawdę tego nie przyspieszam. Naprawdę mówię teraz tak szybko. Albo jestem tak zmęczony, że mówię teraz normalnie, tylko w mojej głowie to brzmi tak szybko. Istnieje też taka opcja. Wow, bo nowe buty. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? W tę stronę? Wow, bardzo dużo popiołu. Czego się z drugiej strony mogę spodziewać. Serana, odsuń się. Wow, biegam po ścianach. Chyba w grze teraz trochę jestem na jakieś skumie czy coś. Kufer, co my tu mamy? Wytrych, złoto. Dobra, chodźmy dalej. FPS-y mojego Skyrima, jak również czułość myszki nie nadarzają teraz za mną. Pomocy. Zaraz. Tutaj musi być coś do otwarcia. Włącz na chwilę może mózg i zobaczymy, co to da. Tutaj być ściana. Ja nie muszę przejść przez ściana. Co ja robić? Tutaj być przejście. Ja chcę otworzyć przejście. Gdzie być otwierasz do przejścia? Ja chyba być w dupie. Chodźmy gdzieś indziej. No dobra, zapewne to ja jestem tym chujem, ale nie wiem, co mam tutaj zrobić. Ewentualnie tutaj jeszcze wrócę, kiedy to ogarnę. Ale jak na razie, żeby nie marnować czasu, dopóki jeszcze kofeina tak w miarę działa. Chodźmy dalej, już powoli czuję, że zaraz się może skończyć. A naprawdę nie chcę tego zmarnować na szukanie jakiegoś przycisku. Tam jest jeszcze jakiś zamek. Możemy sobie w sumie jego ogarnąć zamiast tego. Chwila, moment. L. Czy ja naprawdę poszedłem do popielnej cytadeli zamiast do... popielna cytadela brzmiała jako logiczne miejsce, gdzie mógłbym znaleźć miejsce, gdzie będą popielce. Następny raz włożę sobie po prostu questa za nim. Rewent, idioto. A więc chodźmy, tym razem już na poważnie. Przepraszam, pomyliłem lokację. Już jestem. Przyszedłem was zabić. Ludzie, wy się tym zajmijcie. Okej, dwa mocne uderzenia. Nocnego mrozu nigdy nie upadnie. Niech żyje cesarstwo! Kto to mówi? A więc zobaczmy, co my tu mamy. Powinien chyba teraz tak delikatnie wrócić do tempa, gdyż powiedzmy, komentarz się znowu spowalnia. A więc zobaczymy. Chyba naprawdę powinien zostać jakiś raperem przy takiej prędkości mówienia. Okej, a jesteśmy teraz w środku. Dobra, co my tu mamy? Lewie w prawo. Co to jest? Dobra, tu jest jakiś kufer. Zobaczmy. Kufer czy ladnik? Czy w ogóle jest jakikolwiek sens przeszukiwać te kufry? Dlaczego słyszę ryklingi? I co one tutaj do cholery robią? Pyta się poważnie. Co tutaj do cholery robią ryklingi? Skąd się one biorą? W następnych momentach się pojawiają, czasami mnie atakują, a czasami nie. Dobra, nieważne. Okej, tu jest chyba jakieś wejście na górę. No, ewidentnie, na wieżę. Hawala fraka bareke kalu pojahan farukeja. Góra, góra, góra. Ryklińska pieśń religijna. Aha. Piękny cytat. Co tu mamy? Kufer? Absolutnie nic ciekawego. A więc chodźmy dalej. Wiesz co, naprawdę rozważam teraz tak trochę krótsze odcinki w związku z tym maratonem. Tak po 30-40 minut. W każdym razie odcinkę wszystko koncentruję nie na samym czasie, ale raczej na samej lokacji. Żeby nie robić tego na zasadzie... po prostu robienia odcinka na siłę, żeby dotoczyć do tego czasu. Ale raczej nagrywania odcinka tyle, ile to ma sens tak naprawdę. Czyli że po tej lokacji albo to zakończę, albo zrobię coś jeszcze. Zobaczymy w każdym razie, czy to będzie w ogóle wystarczyło, gdyż czasami sobie planuję jakieś krasnoludzkie ruiny na cały odcinek, a wychodzi na to, że są naprawdę krótkie. Dlatego to ja w ogóle nie otworzę. I tam czas są jakieś dziwne dźwięki w domu, co jest dosyć dziwne, gdyż nikogo tutaj nie ma, poza mną, a więc... zaczynam się tak delikatnie bać. Wow, pająki, świetnie, one są wszędzie. No to jeszcze te wybuchające, które mnie... zabijają na dwa hity. Liczę, że zdążę chociaż dokończyć zdanie. Co z tego może się stać, prawda? Ostatnio raz zabiły mnie tylko jednym hitem.
Okej, ten nie trafił. Come on, zabić go zanim on zabije mnie. Dobra, to zadziałało. Haha, 69. Hahaha, nie. Dobra, a więc... Wiesz co, spojrzę sobie sprawę, że chyba powinien mówić tak trochę ciszej, gdyż jest teraz dosyć późno w nocy i sąsiedzi teraz mogą się wkurzyć, jeżeli będę krzyczał. A więc... przejdźmy teraz do takiego bardzo creepy szeptania. Wiecie co? Właściwie to mogę prowadzić w taki sposób, prawda? Skoro nagrywam w nocy, dlaczego by nie mówić tego wszystkiego takim głosem? No i kufer, co my tu mamy? Dobra, coś jeszcze? Spisania ciekawego? Miód i całkiem sporo sera. Chodźmy. No proszę, jestem ślepcem, który nie zauważył przejścia tutaj. Wow, tutaj jesteś serana. Oj, wybacz, nie chciałem. Cóż, shit happens. Co my tu mamy? Tutaj chyba nic specjalnego. Chodźmy za tą stronę, Bran! Nie wkurzaj mnie. Dobra, ale na pewno jest trochę za głośno krzyczeć, gdyż, tak jak już mówiłem, jest późno. Dziennik. Dobra, spojrzyjcie to sobie. Zapewne to jest po prostu taki dodatek do lore, a nie coś naprawdę ważnego. Skłonię o tej żadnej zagadki logicznej. Ewentualnie jeszcze się... Wow, no proszę, klucz w plecaku. Tego bym się nie spodziewał. Dobrze, zawsze przeszukuję plecaki. Dedryczny miecz przegnania. Wow. Tak po prostu leży sobie tutaj dedryczny miecz. Jak rzadkie są dedryczne przedmioty w Skyrimie? Od razu mówię, bardzo rzadkie. W życiu znalazłem chyba tylko rękawice i buławę. I to i tak nie zaklęte. A teraz tak po prostu leży tutaj dedryczny miecz. Jakim cudem... Chwila, serio. Dobra, coś po prostu zbugowało. A zatem chodźmy dalej. Perła. Całkiem rzadki przedmiot. Dobra, mam już teraz klucz, a więc chyba odpowiednio do... Dlaczego teraz właściwie? Tak, Serana! Świetnie sobie radzisz! Tak! Nakurwaj tą deskę! Pokaż jej! Dawaj, Serana! Proszę bardzo, to zadziałało. Dobra, quick save, żebym się znowu Skyrim nie skraszował. I już jest 17 minut odcinka, to zdecydowanie za mało. Dobra, co my tu mamy? Co to było? O, no proszę. Więc ty nie jesteś popielcem, to tłumaczy, dlaczego masz taki w miarę normalny głos. I dajesz mi całkiem spory damage. Followery, bijcie gnoja. Ja się zamiam tutaj supportem. Proszę bardzo. No proszę, lud. O, on mi grozi. Jaka szkoda. Czy to jest w ogóle fizycznie możliwe? Jakim cudem ktoś może być tak po prostu finisher na mnie, kiedy mam jeszcze pół HP? Naprawdę. Dobra, zgaduję, że przeciwnicy też mogą mieć krytykale. Notatka dla samego siebie. Następnym razem nie przeszukuj lutu w środku walki. To jest naprawdę dobra strategia. Podchodzić, uderzać, odchodzić. I do tego przydałaby się jeszcze jakaś tarcza, gdyż daje mi całkiem spory damage. Gdybym walczył broń dwuręczną, to ten młot na pewno by mnie zainteresował, gdyż w takim damage'u... I to jest kolejna lokacja, gdzie zapewne zginie Brando, przypadkiem go uderzę, prawda? To się może poznajmy nimi. Ciekawi mnie, czy jest jakiś sposób na przyzwanie sobie komendą tej broni, którą noszą po plecy, gdyż na pewno jest to możliwe. Zapewne nie jest to jako przedmiot, ale po prostu jako broń, którą można sobie przyzwać jedynie komendą. Dobra, tak po pierwsze to mikstury, bo zaraz tutaj zdechnę. Okej, dzięki temu przynajmniej zdechnę na jednego hita. Dobra. I followery, bijcie go. A TP za tę sprawę. I właściwie już można uznać, że jest martwy. Quick save, zanim się Skyrim skraszuje.
I... Proszę bardzo. Ten nawet dał radę mnie raz zabić. Dostałeś miano godnego bossa. Jak i również honor bycia przeze mnie stibagowanym. Ale nie załóżmy sobie przy sobie. Klucz, no i pałka czempiona. Co brzmi dosyć dwuznacznie. I wygląda raczej jak młotek do mięsa. Taki naprawdę duży młotek do mięsa. Garżo, mam do ciebie prezent. Czyś teraz przyłącz na broń dwuręczną? Idziemy więc za tobą. Konopię będę musiał ulepszyć. No ale dobra, na pewno to później zrobię. Okej, Bran. A Serana? Gdzie jest Serana? A pewnie dalej walczy z deską. Jakaż odważna walka. Zatem chodźmy. Nie wiem, tylko że Serana cały czas nawala w tę deskę. Jeżeli tak, to naprawdę po prostu padnę. Nie mówcie mi, że... Tak, Serana, świetnie ci idzie! W końcu załatwisz tę deskę. Ogarnij się. Chyba najpierw będzie, jak to po prostu sobie ucieknę, ponieważ... ja. O, pielna bulwa, jak miło. Dobra, czy mogę już fast travelować? Chyba mogę, prawda? Prawda? Dobra, L. Mogę, mogę. No to okej, chodźmy zatem do Kruczej Skały. No i oddajmy questa. I wiecie co, na pewno rozważam zakończenie odcinka już teraz. Zapewne to będzie jakieś marne 10 albo 5 minut. Jednakże... myślę, że to będzie naprawdę ciekawe, kiedy odcinki z tego maratonu będą naprawdę krótkie, ale z drugiej strony... po prostu takie szybkie. Raczej ciekawe. Zobaczymy. Wow, ta ciekawa smoka cały czas tutaj jest. Jakimś cudem. Ty, nie wejdziesz do pomieszczenia! Nie wejdziesz do pomieszczenia! Jakie przynosisz wieści z Fortuny? Ty skurwysynu. O, Bandicam. Świetnie. Fajnie, że się pokazujesz, ale możesz sobie stąd pójść. Pracuję dla Mogrula. Jak masz jakiś problem, to nic nie wiem. Jakie przynosisz wieści z Fortuny Nocnego? Podejrzewałem, że jest nieumarłym. Szkoda. O czynach generała Kariusa krąży wiele opowieści. Rajca Morwajn kazał mi dać ci to, jeśli wrócisz w... To lepsze niż rząd, więc się cieszę. 7500 złota. Czy ich pojebało z tym złotem w tym DLC? Naprawdę. Czy w każdym odcinku muszę zdobyć kilka tysięcy złota? Pytam się serio. Co jest nie tak złe z złotem w tym DLC? Ile jego dostaję? Mogę sobie skupić wszystkie domy w grze i je w pełni umeblować. Z taką ilością pieniędzy. Serio, co to w ogóle ma być? Ile mam aktualnie? Ponad 50 tysięcy jak nic. Pewnie, 52 tysiące. Do tego jak jeszcze skończę mroczne basło, dodatkowo 20 tysięcy. Wiecie co to będzie na cel? 100 tysięcy złota w grze. Nie kończę serii, dopóki nie będzie 100 tysięcy złota. A już naprawdę rozważałem kończenie jej, gdyż... powiedzmy na takim poziomie... nie no, szczerze mówiąc, te ostatnie dwa odcinki naprawdę mi przekonały, że jednak jest całkiem sporo walk jeszcze do rozegrania, które naprawdę mogą mnie zniszczyć. A więc zobaczymy. Gdyż mimo tego poziomu, gra czasami również jest cały czas wyzwaniem. Jednakże myślę, że zakończę sobie teraz ten naprawdę szybki odcinek. Po prostu postanowiłem, że podczas tego maratonu odcinki będą dosyć krótkie. Jednakże raczej energiczne. No, po prostu... będą szybkie. No i w miarę przyjemne do oglądania. A więc to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie!